Dzisiaj jesteśmy rzeczywiście w punkcie, w miejscu, mamy sytuację, w której obóz rządzący próbuje zawrócić Polskę z drogi europeizacji naszego kraju, drogę, na którą weszliśmy jako Polska, jako naród w 1989 roku. To, co mamy dzisiaj do czynienia, to jest pełny odwrót od reform, które Polskę pchały, czyniły z niej kraj 100% europejski, 100% zachodni, kraj, który zaczynał się coraz bardziej liczyć w rodzinie narodów europejskich, w rodzinie narodów zachodnich, między innymi poprzez znaczenie, jakie zaczął zyskiwać w Unii Europejskiej. W jaki sposób próbuje się to uczynić? No, wprowadzając, czy próbując właśnie zainstalować w Polsce ustrój, system polityczny, politykę, której obawiał się Zbigniew Brzeziński w 1988 roku dla takich krajów jak Polska, wychodzący z komunizmu. Co proponuje obóz rządzący, co forsuje, co wprowadza w życie, czym się posługuje, to taka triada autorytaryzm, populizm, nacjonalizm. Autorytaryzm jako sposób rządzenia, populizm jako, powiedziałbym, taka socjotechnika, docieranie do pewnych grup społecznych, które można pozyskać hasłami, które będą dobrze przyjęte w jakiejś części społeczeństwa polskiego, i nacjonalizm Polska dla Polaków. Tylko my. To oczywiście mamy do czynienia z czymś, co jest taką hybrydą, takim miksem, takim komunistyczno-faszystowskim. Cecha pierwsza, ustrój wodzowski. Na czele stoi wódz partii, później państwa. Wódz, który jest instytucją, organem pozakonstytucyjnym, wódz, który ma zawsze rację. Jedno z hasłów faszyzmu włoskiego, ducze ma zawsze rację, prawda? Po drugie, system autorytarny, a więc niedemokratyczny. Owszem, demokratycznie dochodzimy do władzy, ale nie koniec, jeżeli chodzi o demokrację. Demontujemy instytucje, organy, wszystko to, co umacnia, co jest tlenem demokracji, to wszystko powoli ulega demontażowi na rzecz centralizacji władzy oraz wzmacniania uprawnień państwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Następnie bezwzględny nacjonalizm. Bezwzględny nacjonalizm, idea narodowa. Idea narodowa, tylko my, absolutyzacja narodu, wszystkich cech, wartości, narodu pojmowanego plemiennie, etnicznie. Naród nieobywatelski, tylko naród etniczny. Następnie militaryzacja. Stopniowa militaryzacja. Czyli coraz większe wydatki na zbrojenia, militaryzacja wewnętrzna, militaryzacja zewnętrzna, a więc militaryzacja, przeznaczanie coraz większych pieniędzy na wojsko, na organizacje paramilitarne, taka militaryzacja społeczeństwa, w sensie także narracji, która nakazuje odwoływać się do tych wartości wojskowych i tak dalej, zaczynanie, budowa społeczeństwa według takiego modelu trochę wojskowego. Następnie język. Bardzo ważny jest język, jeżeli chodzi o narrację. Język, po pierwsze, pogardy dla wszystkich nacji myślących, dla wszystkich, którzy nie są z nami, i absolutyzowania naszych racji. I absolutyzowanie naszych racji. Nasza racja jest najwyższa i nasza racja jest wyłączna. Tylko my jesteśmy nosicielami prawdy, wszyscy inni. No, to jest ten gorszy element. To jest charakterystyczne dla jednej i dla drugiej, proszę Państwa, także to bardzo niski standard moralny. To okropne, dlatego że ludzie czasem całkiem najgorzej wykształceni, zupełnie pozbawieni pierwiastka moralnego, przyzwoitości, honoru, bariery wstydu, w ogóle nie ma wstydu. Mamy liczne przykłady nawet z ostatnich dni, prawda? Można być szefem kancelarii prezydenta i przejść, tak powiem, natychmiast do roboty za milion, bez wróżenia oka, nie mając żadnych kompetencji, prawda? Ale to tak po kolei. A więc taki niski standard moralny, dlatego że władza absolutna tego wymaga, władza autorytarna tego wymaga, że celu się ta środkiem. To się nazywa dzisiaj tak bardzo ładnie w mojej branży, wspieram się z tym, postprawda. Żyjemy w czasach postprawdy. Postprawda to eufemizm. To eufemizm, dlatego że tak naprawdę postprawda stosowana to jest systematyczne kłamstwo i oszczerstwo. Nic więcej. Systematyczne kłamstwo i oszczerstwo. Systematyczne kłamstwo po co? Po to, żeby uwodzić, bo populizm, czyli docierać do społeczeństwa.
Oszczerstwo po co? No po to, żeby znieważać, żeby eliminować przeciwnika. W związku z tym operuje się bogato, bogato, nieustannie oszczerstwem. Eliminacja części klasy politycznej, części społeczeństwa, opinii publicznej w ten sposób. To są te cechy tego środowiska i tego systemu politycznego, z którym dzisiaj mamy do czynienia. On jest nakierowany na to, żeby utrwalić władzę środowiska, które rządzącego obecnie, na nieskończenie długi okres. Władzę absolutną, władzę bez ograniczeń, na nieskończenie długi okres. Te zmiany ustrojowe, które są w tej chwili w Polsce wprowadzane, one oznaczają w wymiarze międzynarodowym jedną rzecz zupełnie podstawową. To jest całkowity, pełny, zupełny odwrót od Europy. To jest postępująca deeuropeizacja Polski. Świadomo, deeuropeizacja Polski. Pamiętam, dostałem na początku grudnia SMS od kolegi. Roman, czy ty widzisz to samo, co ja? Daj mi telewizję. Ja mówię, tak, to początek faszyzmu, a właściwie nie, komuny faszyzmu. Nie tylko liczyło się to, co robili, ale również jak robili. Mowa ciała była jednoznaczna. Faszyści, komuny faszyści, prawda? Początek. Jeżeli popracować nad ludźmi, to można przynajmniej z części z nich zrobić gorsze niż są. A więc partie, siły mniejszościowe bardzo często, posługując się procedurami demokratycznymi, próbują, a ja bolszewicy w swoim czasie, przejmują władzę i wprowadzają ustrój autorytarny po to, żeby zapewnić sobie panowanie na wieczność. Wiem, że te wieczne projekty stosunkowo szybko padały, ale czasem trwały wystarczająco długo, żeby zniweczyć dorobek pokoleń, żeby zepsuć rzeczy, które udało się w kraju budować, żeby marnotrawić się wysiłek wielu ludzi. To się może zdarzyć, prawdopodobnie w tym kierunku idziemy. Czym to się skończy, jak długo to potrwa, nie potrafię powiedzieć, dlatego że nie wierzę w wolne wybory za 2 lata, za 2,5 roku. Tylko to nie wierzę. Na to opcja rządowa sobie nie pozwoli. Dlatego, że takie wybory można wygrać, można przegrać. Nie, przegrać nie można. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, tak jak Gomułka, prawda? Zresztą wódz tego obozu ma taki gomułkowski, podobnie, ja pamiętam Gomułkę bardzo dobrze, to mieszkałem zresztą, także pamiętam. Mentalnościowo to jest zbliżony, powiedziałbym, format psychointelektualny. Tak więc nie wierzę w wolne wybory i nie będzie z dwóch powodów, dlatego że po pierwsze będzie zmieniona ordynacja, żeby uprzywilejować obóz rządowy sprawujący władzę, a po drugie będą użyte wszystkie instrumenty, które w tej chwili są tworzone, łącznie z odejściem od zasady trójpodziału władz, czyli poddaniem sądownictwa władzy politycznej, przy użyciu tych instrumentów, a więc zarówno wzmocnienia zdolności różnego rodzaju służb oraz władzy sądowniczej, brak Trybunału Konstytucyjnego itd., itd., oni będą odstrzeliwać, mówiąc w cudzysłowie, wszystkich dobrych kandydatów. Znaczną część kandydatów opozycji w ten sposób się wyeliminuje z normalnej walki o gdzie mogli uzyskać mandaty w parlamencie, ewentualnie stworzyć alternatywę rządzącą dla. Myślę, że w związku z tym zapewne niestety czeka nas przynajmniej jeszcze jedna taka kadencja, pogłębienie tych wszystkich tendencji, które dopiero się zarysowują, dopiero gdy szkody, straty będą silnie odczuwalne także przez tych, dla których to dzisiaj jest obojętne, kto rządzi, albo nawet popierają, dopiero wtedy pewnie zadnie się kryterium uliczne, czy jakieś inne, powiedziałbym, elementy wejdą w grę oporu społecznego, reakcji społecznej, żeby przeciwstawić się władzy despotycznej, która w tej chwili w Polsce budowana. Także to nie jest niestety optymistyczny scenariusz, ale ja nie widzę niczego w tej sytuacji, jaką dzisiaj mamy, co dawałoby jakiekolwiek przesłankę do optymizmu czy nadziei, że zmiana przyjdzie szybko, prawda? Ta dojna, patologiczna zmiana, która nastała, będzie długo rządzić Polską. Zapłacimy za tę nieuwagę
jakiej dopuściliśmy się 2 lata temu, sporą cenę. Na szczęście procesy społeczne są otwarte, niedominarne, prawda? W związku z tym czasem to może zdarzyć się coś niespodziewanego, co spowoduje jakąś dynamikę, jakiś zwrot. Tego się nie da nigdy do końca przewidzieć. Natomiast jeżeli to będzie szło tak, jak idzie w tej chwili, to wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, będą się pogłębiać, łącznie z gdzieś w perspektywie kilku lat wyłączeniem nas z procesu europejskiego, to znaczy ze wspólnoty europejskiej.